Przeczytaj, co tam Todd Howard, co Todd Howard, co? Zapukałem na drzwi Roberta Altmana. Robiliśmy Fallouta 4, Skyrim miał sukces. I co? Nasze miejsce w wszechświecie. Bierze, którą galaktykę. Tylko tak jak gry potrafią komputerowe. Nazwijmy Starfield. Super. To jest taki pamiętnik z gatunku, że uderzyłem się w deskę klozetową, jak byłem dzieckiem i wymyśliłem, że nazwę partię Prawo i Sprawiedliwość w przyszłości. Robert był pierwszym, który uwierzył w nas. Była druga. Stworzyliśmy dużo gier innych. Fallouta 4, Skyrima, Fallout Sheltera, Skyrima VR, Fallouta 76, Skyrima znowu. Wielkie zmiany w naszych życiach. Pandemia. Odszedł Robert. Kto to był Robert? I stałem się częścią Xboxa. Same tragedie, nie? Pandemia, odejście Roberta, stanie się częścią Xboxa. To jest po prostu najbardziej poszkodowani ludzie świata, nie? Dżuma, cholera. Stanie się częścią Xboxa. Gdybym mógł, wolałbym powtórzyć pandemię. Najgorsze tragedie. To jest wyrok, nie? To jest najsmutniejsze. To niewiarygodne. Że istnieje w chwili, gdy Starfield wystartuje. Tak. Istnieje tylko dlatego, ponieważ wszyscy. Jest, mamy o co chodzi. Ponieważ inni wierzyli również. Wspieraj nas z dekady przez wszystkich w ZeniMaxie. Robili co tylko mogą. Specjalne podziękowania dla zespołów wydawniczych. którzy dzięki czemu nie tworzymy tylko kolejnego wydania, czy tam premiery, ale czegoś, co uchwyci umysły i zainspiruje graczy wszędzie. Dobrze, że oni w to wierzą. Ojej, patrz, teraz jest. To jest pisane przez ten, przez czata GPT, żeby się wkupić w łaski. Naszym, patrz, teraz jest co? Chwalenie quality assurance, czyli testerów. Naszych partnerów to tak. To czat GPD jako wzór wziął sformułowanie naszych partnerów w Jezusie na przykład. Naszych partnerów w QA-u. QA równa się Jezus tutaj. Którzy mieli ciężkie zadanie testowania gry. A? Przy okazji jest to plucie na CDEP oczywiście, nie? Czytaj sobie to Kiciński. A? Kiciński QA zawaliło, spierdoliło. A tutaj Bethesda wzięła ten krzyż QA-owy i patrz, i mówi, że to było ciężkie zadanie, ciężka praca. Wszystko mogło się stać. Kto to jest Jamie Leder? Kto to jest Caleb Stratton? I naszych adminów. No a teraz admini, nie? Dokładnie, którzy wspierali wszystkich. Kto tam jeszcze jest najbardziej. Jeszcze marketingowców nikt nie lubi. To nawet nie wierzę w to, żeby mi dziękować, ale ten. I oczywiście Phil Spencer. Teraz, jakby to był komiks, to na tym, albo wypowiedź, to na tym komiksie Todd Howard miałby takie wiaderko 25-kilowe, jak do jakiejś tej, jak do jakiegoś gładzi, tylko że z wazeliną. Teraz się smaruje i wkłada taki strój, jak do tego, do jaskiń się wchodzi. I Phil Spencer. Jego wsparcie każdej gry i każdego gracza. Wyobraź sobie, Phil Spencer wysłuchuje, czyta, każdy gracz się liczy. Nie przychodzi, chodzi sobie Phil Spencer po siedzibie Microsoftu i myśli sobie, czy jest jakiś smutny gracz. Unwavering są słowa, które w ogóle nie znam. And fierce, jakiś silny. Dołączanie do Xboxów zbliżyło nas do wielu, z którymi współpracowaliśmy przez 20 lat. Jezu, to jest tak ten moment, kiedy właśnie na koncertach są świeczki w powietrzu.
Przepraszam, świeczki, zapalniczki. Ale tutaj pewnie nawet świeczki. Nie mogę wyobrazić sobie lepszego miejsca, by tworzyć gry. Gdzie różne studio, twórcy i gry grom pozwala się kwitnąć. To wsparcie przychodzi z całego dowództwa Xboxowego zespołu. Na wszystkich frontach wydawniczego i deweloperskiego wsparcia. Specjalne podziękowania. Mamy to magików. A? Magików. Co to było ATG? Których czary i inkantacje pomogły. Uczynić z tego naszą najlepiej radzącą sobie grą, powiedzmy, pewnie chodzi o sprawy technologiczne. Tak, film sam. Teraz, to nie było najważniejsze. Nie pandemia, nie przyjęcie przez Microsoft. Nie Phil Spencer. Ciekawe, czy Phil Spencer chodzi, czy się unosi nad ziemią. Najważniejsze. Najważniejsze? Zespół, z którym pracuję w Bethesda Game Studios. To niesamowite błogosławieństwo. Tak noszą go w lektyce. Być otoczonym przez tak wielu talentowanych, inspirujących ludzi i to każdego dnia. Chwile takie skłaniają cię do zastanowienia się nad przeszłością. Niektórzy z nas byli razem przez dekady. Niektórzy dołączyli ostatnio. Ale każdy ma tę samą pasję. Okej. Okay. Ciekawe, że będzie taki list w Blizzardzie. Tylko tam będzie i oczywiście Bill Cosby. Okej, okay. Nie mógłbym być bardziej dumny z ich trwającego poświęcenia ku tworzeniu czegoś naprawdę specjalnego. Something special. Na końcu wielkie podziękowanie do wszystkich was w rodzinie. To jest rodzina. To już nie są firmy, to jest rodzina. Xboxa i Bethesdy. Ciekawe, czy poruszą mi hajs, jak napiszę, że jesteśmy w rodzinie w końcu. I wasz entuzjazm i nazwijmy to doping znaczą dla was tyle, co wszystko chyba. Czy dziś ten Starfield? Nie. Tworzenie tej gry stało się jednym z największych wyzwań i najbardziej przeszywających doświadczeń naszych karier. Podróż, której nigdy nie zapomnimy. I właśnie zbliżamy się do końca tego rozdziału. Przekazujemy to wam. Przekazując go wam, każdy z was otrzyma grę. Aha. Dobra, bo to jest ta patologia. Bo słyszałem słowo early access, ale to chodzi o to, że każdy z was otrzymuje tę grę w wczesnym dostępie. I już może, czyli to jest całe przesłanie. Może zacząć grać 1 września. Ale ponieważ jest teraz jeden one rise, one time, można nagrać tak naprawdę w czwartek, dzięki Nowej Zelandii. Dobra, całe przesłanie to skupcie se wersję taką, żebyście zagrali pierwszego. To jest całe to pierdolenie. To jest tylko o to chodzi, tak? Dzięki wam. Wam, tak? 12 grosz przekazuję tobie. Kup se tę grę i graj 1 września, a nie jak frajer 6. Mam nadzieję, że pograsz i podróż będzie tak nagradzająca jak nasza. Całuję z całego serca Todd. Nie Todd Howard, nie pan Todd, nie pan Howard, Todd. Wspaniałe. Ciekawe, kto mu to pisał. Może sam, może w to wierzy, tak? Może wtedy, co właśnie był taki niedojechany u tego. U Geoffa to ten pisał w samolocie czy coś i nie miał siły i ten
Pewnie Spencer mu kazał to pisać. To jest ciekawsze, nie? Bo to tekst każdy widzi. Ale to właśnie o to chodziło, nie? Nie przyszedł Spencer. I tak, było Howard. Za mało preorderów. Wyjebaliśmy na was grube miliony. I tam się Halo nam wyjebało i parę innych gier i musicie to podbić. Weź coś wymyśl, żeby ludzie kupili tą frajerską edycję 1 września. Okej? Okay? Weź coś napisz, takiego memicznego i będzie. Phil Spencer. Trzeba zrobić ołtarz Phila Spencera. Ciekawe, pewnie Phil Spencer tam przychodził. Okej, okay, zobaczmy jak to było. Kim Il-sen Pictures Helping. Jak tak był, Kim Il-sen pomaga robotnikom. Coś takiego było, że właśnie tutaj był Todd Howard, który tam mówił, Jezu Chryste, coś się wiesza jak wchodzę do windy. Przychodzi Phil Spencer i mówi, patrz, tu jest przecinek, ma być kropka albo coś takiego. Albo daj tą windę, zmieni funkcję, przepisz ją inaczej i patrz, poprawi się. I on mówi, o kurde, rzeczywiście. Mhm. A w tle był obraz Bita Cosby'ego. Wspaniałe to jest. Jezu, czekaj, Kim Il-sung to był, dziękuję chyba. Wspaniałe. Tak będziemy grać w Starfielda. Dobrze, takie właśnie krzepiące teksty. Ja sobie to wydrukuję chyba. Tak? Ciekawe, czy to kiedy będą przerabiać na jakichś lekcjach. Jak Microsoft już wykupi Stany. I będą mieć na przykład własny stan, gdzie będą mieć własną edukację. I zamiast tam jakiejś bzdury niepodległości i konstytucji, będą ich uczyć właśnie o wielkim liście Todda Howarda. Czytanie z listu Todda Howarda do Spencerichan. Wspaniałe to będzie. To było największe. Cieszę się, że to wpadłem. Są już recenzje. Plebs dopiero. Nie. Plebs, jak jest bogaty, tak? Jak są ci, którzy wstawali wcześniej i nie pili kawy w Starbucksie, tylko sobie robili w pracy i tak dalej, to tych stać na to, by kupić sobie Starfielda za jedyne. Tak? 300 zł to teraz jest nic, tak? Co to jest? Czy na wieczór coś takiego teraz? A, spokojnie. Że Sargeras. Co to jest Sargeras? To jest z Polski ktoś? Tak, 6 września to jest wiadomo. To jest data już totalnie. Wtedy ta gra będzie dodawana do chipsów. Tak? Kupujesz jakieś tam chipsy, tam masz kod do Game Passa i dostajesz. Tu jest gra. Tutaj jest tak, jak chcesz, jak bierzesz sobie urlop. 500 zł teraz kosztuje wynajęcie dzienne czasami tego kampera, więc poprzewracało się. Więc co to jest, prawda? Więc kupujesz za 500 jak normalny człowiek. Tylko pytanie właśnie, kiedy? Jak sprawdzić? Nie rozumiem tego. Tutaj nie można poklikać nic. Kiedy? Bo gruby ładnie podaje, że gra się odblokuje za tyle a tyle dni. Ale kiedy się odblokuje ta edycja? Jakoś w Nowa Zelandia zaczyna wcześniej ten dzień. Dzień, którym będzie... Jezu. To w Nowej Zelandii wcześniej Schleswig Holstein napierdziela Pocztę Gdańską. O 2 w nocy. A dlatego Amerykanie się cieszą, bo w ich świecie to jest wieczór. Aha. Tak, będziemy grać Star Citizen na pewno, bo to będzie brakowało pewnie wiele rzeczy. A może będzie zajebiste? Edycja premium. Wcześniej jestem 5 dni. Czas gry uzależniony od daty zakupu. Co?
czas gry. W sensie czas, ile zajmuje gra, jest uzależniony od daty zakupu. To albo jest tak gigalogiczne, albo czegoś nie rozumiem, tak? Ja wiadomo, jak kupisz w maju, to zagrasz w maju. Jak kupisz później, to ten, tak? Czy coś nie tak? Chyba, że to jest odniesienie do Game Passa, gdzie czas gry jest uzależniony od tego, czy masz dostęp. Dostaje się karabin laserowy Equinox, skafander, hełm, plecak odrzutowy. Co to Nostrof Playa? Co to za statystyki? Że ludzie już grają. To są ludzie, którzy dostali od Bethesdy grę, tak? Starfield benchmarki. Ciekawe. Że grają na Starfield. To jest oficjalne, nie? Ciekawe, jak by działało na Steam Decku, bo tam ludzie już szaleją. Steam Deckowcy po prostu... Panowie, czekaj, zamów grę przed premierą. Nie, bo potem jest 5 edycji w ogóle. I zyskaj pakiet staromarsjańskich skórek. Laserowy przecinak. Górniczy hełm i plecak. I kurde, nie wiem, jak u grubego sprawdzić. SSD jest wymagany. Oho, ho, takie niedoczekanie. Czy nie ma po rosyjsku? Nie ma! Aaa! Uwaga! Rosja skancelowana. Rosjanie będą sobie grali, nie wiem w co. Rosjanie będą mieli Starfielda w domu niedługo. Skyrima na pewno. Tylko dzikszego. Ile ma? 100 coś. Ale tam są jakieś tekstury pewnie, tak? Kiedy epilog? Jakoś... Nie wiem. Więc nie wiem jak kliknąć w to, żeby wyświetliła się edycja premium i żeby zobaczyć, co ona daje, w sensie dokładnie kiedy jest ten, ale jak w nocy to kiepsko. Dobra, z Amonem to jest dramat, protoss mnie tak denerwują. Nie czaję, z tego co rozumiem, to wracając do StarCrafta, ten Amon, no to on by rozpierdzielił całą tą galaktykę, tak? A tutaj taki Alarak mówi, że a ja nie chcę. A to nie, to ja ci nie pomogę, bo nie warto, bo się ubrudzi mi ten... Redaktor, tak, przepraszam. Global Release Times. Dziękuję. Moment. Jezus, sorry, muszę powiększyć. Londyn, Paryż, Berlin. Gdzie Warszawa? Druga AM. Nie, bez sensu, kurde, takie godziny nieludzkie. Czemu nie mogli zrobić teraz? Dobra, to pośmiejmy się. Zobaczmy, jak tam recenzje siadają. Czyli tak, StarCraft zgodnie z planem skończony. Zostało jeszcze tam wytłumaczenie, tak, że pewnie Kerrigan coś tam odkryła. W sumie jestem ciekawy co, bo to jest ten, dobra. Jezu, komisz muszę zamówić. Exclusive read to... A, to było piękne, to było strasznie dobre. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Okej, okay, wysokiej jakości newsy z gier. Starfleet Review 75. Super Mario Bros. Na Direkcie. I to ma... Wow. O, zamykają Volition. A to jest plotka czy ten? Nie ma oficjalnych. W Illinois. To w Stanach. Aha, to oni po to, co zrobili tego Saints Row ostatniego. Aj. Baldur's Gate 3 kolejny patch, Cyberpunk, co przychodzi ten, o, patch, poprawiona policja. Uwaga, poklikajmy. Feature overview. Spójrzcie na nowe featurey, czy tam atrakcje. Poprawiony system policji. Przebudowaliśmy. Czyli tak, aktywności przestępcze są karane.
Uciekinierzy są ścigani, a cyberpsycho są zabijani. Kurde, czy to taka sztuczna inteligencja jest możliwa? Jest to wszystko. Czy będą helikoptery policyjne? Są już takie, teleportują się na ciebie. Ej, to nie to miało być, sorry. To. Dobra, gdzie to jest Bethesda? Dziękujemy i szczęść Boże. Zaraz, to jest jakiś główny wątek? Gdzie jest jakiś mega... A! Proszę, Starfield Review Fred. PC 6. 87, 93 polecanych. Kupować Arabowie. O, 10 na 10. Starfield najlepszych RPG w historii grania. Miłosny list BTS Little do Howarda dla fanów, którzy byli z nim przez 25 lat. Macie 25 lat? To doskonały rezultat doświadczenia 30-letniego studnia i początek, wspaniały początek ery Xboxa. Okej, okay, na razie super, najlepsza gra świata. Pomimo okazjonalnego buga, niewyjaśnionych mechanik i... co to jest gripe? Trudne słowo, czegoś tam jeszcze? Starfield jest jedną z premierowych tytułów. W bibliotece Xboxa, która dołącza do wspaniałej historii Bethesdy. Gripe bolączka, jest, dziękuję wam. Starfield jest najbardziej dopracowaną grą do tej pory od Bethesdy. Jeszcze raz, jest tam dużo rzeczy, ale trochę kuleje pod względem aspektu eksploracyjnego. Nie ma pojazdów, chodzi się, co oni chcą. Chodzenie jest zdrowe. Historia jest fantastyczna. Jakkolwiek... historia jest fantastyczna. Jakkolwiek historia jest fantastyczna i gra wizualnie szokująca. Doświadczenie unikatowe. No okej. Okay. No trzeba zagrać. Digital Trends, Giovanni Giorgio. Starfield nie jest grą definiującą generację. Typowa, imponująco skonstruowane Bethesda RPG. Gdzie głębia i stabilność odsuwa się w cień na korzyść skali. Tak to powiedzmy. No jest, możemy tak czytać. Ciekawe, że będą skancelowani, czy zali 7 i tak dalej. To tam jest, Sony jest. Oglądałem streama Starfielda i to jest taka nędza, planety i kosmos to instancje. To jest klon Skyrima, tak? Nie mamy innych oczekiwań, tak? To nie jest No Man's Sky. Ale zobaczymy, tak? Fabuła będzie. Chcę tylko napadać na statki. Zobaczymy, jak będzie walki kosmiczne, czy będą fajne. Persowie. Wow! Jak to się nazywa? Przekracza wszelkie oczekiwanie od Bethesdy i nawet więcej. Kwitnące, wspaniałe arcydzieło. Super, chciał być w Persji lepiej. Tutaj nie ma oceny, poligon. Próbuję robić wszystko. Trudne słowo opiuskiem, chcę sprawdzić. Press start RPG. RPG Fan daje 98. Wow, wielka, fajna, skupiona na graczu, to piaskownica dla RPG-u science fiction. Dużo tego, nie, no chyba jest spoko, tak? Pytanie jak działa, bo to jest to, czego nie doświadczymy, tak? Dziennikarz pewnie pomyśli, że będzie day one patch poprawi, a potem Polak kupi i o drugiej będzie miał niebieski ekran śmierci. Jaka ocena redakcji gry online? Nie, nie czytam ich. Tutaj się można powiedzieć gry online. Kosmos pozytywnie przytłacza. O, Tybek jest, tak? Sorry, nie zobaczyłem.
Co tam? Że gunplay lepszy niż w Falloutie. Jezu, Fallout. Digital Foundry na Xboxach XS laguje tylko momentami w dwóch miastach. No to super, może naprawię kiedyś. Ty, dużo tych recenzji. Windows Central. Co ludzie piszą? Rok pewien shotgun zrobił recenzję gry na itch.io dodawanej Starfield. Okej. Okay. Nie ma suwaka pola widzenia. Okej. Okay. Nie, trzeba poczekać, tak? No wyjdzie, tam to się to ogarnie. Że fabuła lepsza niż w Falloutie. Recenzje Starfielda są bardzo pozytywne. Gra o kosmicznej skali. To jest prawda, tak? No to jest duża gra. Nie, niestety tak możemy gdybać. To też trzymam do zrobienia. Blasphemous. Wspaniała gra roku.